Działdowo stało się stolicą tańca, a wszystko za sprawą organizowanego przez instruktorkę Joannę Kolk wielkiego tanecznego święta w naszym mieście. To impreza skupiająca miłośników najróżniejszych stylów tanecznych, od baletu, hip-hopu, jazzu i show dance, po taniec latino solo, teatr tańca i taniec współczesny. Ósmy już festiwal tańca to wielkie wydarzenie, o czym mówi organizator. Moc wrażeń i moc energii. No jak zawsze jestem bardzo, bardzo dumna ze wszystkich tancerzy, ze wszystkich instytucji, które wzięły udział, z ludzi, którzy przyszli nas oglądać, wspaniale nam kibicowali, z całej tej otoczki tanecznej, którą tutaj tworzymy. Ja się nawet dobrze wysłowić nie mogę po prostu z tych emocji, bo impreza wyszła znakomicie, lepiej niż się spodziewałam. Działdowski Festiwal Tańca Show The Flow organizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli starosta Działdowski oraz burmistrz miasta Działdowo. Z organizacją tak wielkiego przedsięwzięcia jest wiele pracy, ale po 8 latach dochodzi się do pewnej wprawy. To już 8 edycja Show The Flow, więc już mamy troszeczkę wprawy w organizacji, ale rzeczywiście są to miesiące. Miesiące przygotowań, miesiące ustaleń, przygotowania i ogarnięcia nagród, dyplomów, samej organizacji całej tej imprezy, kolejności występów, dogadanie się ze wszystkimi osobami, które zechciały wziąć udział właśnie w naszym festiwalu tańca. Także rzeczywiście potrzeba na to sporo czasu, ale jak się ma do tego duże serce, to płynie to bardzo szybko. Wszystko zaczęło się otwartymi warsztatami, które poprowadzili utalentowani tancerze Joanna Ostrowska i Artur Stańczuk. Główna część festiwalu rozpoczęła się natomiast po południu. Tancerze od 3,5 roku po osoby dorosłe zaprezentowali wszechstronne muzycznie i stylistycznie układy taneczne. Kto by pomyślał, że tak bardzo rozrosną się zwykłe obchody święta tańca? Pomysł narodził się, jak jeszcze pracowałam w gimnazjum nr 1 i poczułam taką potrzebę, żeby rozruszać troszeczkę to Działdowo wtedy. To była moja pierwsza praca jako instruktora tańca w szkole. No i jakoś wspólnie z panem dyrektorem postanowiliśmy spróbować właśnie pójść w tę stronę, w stronę festiwalu. I na początku były to obchody Międzynarodowego Dnia Tańca, a później przerodziło się to w znacznie większy festiwal, dlatego właśnie jesteśmy teraz tutaj. You fool us, and I'm losing my mind.
roku na rok Show the Flow w Działdowie jest coraz większe. Rośnie ilość biorących udział w festiwalu zespołów, kibiców, jak również współpracowników i sponsorów. Wygląda na to, że ta ogromna impreza będzie kontynuowana. Daj Boże, ja bym bardzo chciała, żeby to nie było ostatnie Show the Flow. I póki mam siły i werwę, będę robiła wszystko, żeby tancerze mogli się tutaj realizować i mogli pokazywać przede wszystkim to, co jest ich pasją i co jest ich wielką miłością, na co pracują całym rokiem, a niektórzy latami. Portal Moje Działdowo od lat jest patronem medialnym festiwalu tańca Show the Flow w Działdowie. Dziękujemy wszystkim współpracownikom za pomoc w jego realizacji. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy równie udanej zabawy za rok.